Jestem w stolicy Kambodży, w Muzeum Ludobójstwa zwanym S21, w którym czerwoni Kmerzy likwidowali wrogów narodu. Wrogiem tej organizacji stał się każdy, kto wychylał się ponad wiejską biedotę. Więzienie to, w którym teraz jesteśmy, przeżyło tylko 15 osób. To czerwoni Kmerzy właśnie, jak zdobyli władzę, postanowili pozbyć się wszystkich wykształconych ludzi, nawet tych, którzy mieli zwyczajny zawód. Za białe ręce, za okulary, za znanie nawet paru obcych słów groziło więzienie. Początki Czerwonych Khmerów sięgają lat 50., kiedy to grupa młodych Kambodżan otrzymuje francuskie stypendium, wyjeżdżają do Paryża na studia, tam zawiązują tak zwaną grupę paryską, a po powrocie do Kambodży uczestniczą w wojnie domowej, przejmują władzę i pod kierownictwem Pol Pota doprowadzają swój naród do nędzy. Mam niezwykłą okazję zobaczyć człowieka, który przeżył to więzienie, który podobno bardzo często przyjeżdża tutaj do tego obozu i podpisuje swoje książki, rozmawia z ludźmi. Właśnie ten pan, który podał mi wizytówkę, jest jedną z dwóch osób, które jeszcze żyją, a które przeżyły to więzienie. Z tego obozu wywożono więźniów na tak zwane pola śmierci, gdzie katami byli nastoletni młodzieńcy. Ze względu na oszczędność amunicji egzekucje wykonywano za pomocą siekiery, łopaty lub naostrzonego kija bambusowego. Czerwoni Khmerzy pod przywództwem Pol Pota zabili prawie 3 miliony ludzi, 1/4 populacji Kambodży. Pol Pot nigdy nie został osądzony, doczekał późnej starości.